Ojejka, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po raz drugi już dzisiaj. Patrz mi się w oczy, gdy do Ciebie mówię, tak? Było też na tamtym filmie, no ale co, no musiałem ten filmik usunąć. Bardzo przepraszam za to, ale no co, zakręciłem się po prostu, wiecie, jeszcze jakieś ostatnio liczyłem maszyny, nie maszyny i no jesteśmy na ryczałcie, tak? Także tu się człowiek pomylił, na 23 wpakowałem i przeliczyłem na 23 nawozy. No filmik będzie dotyczył tego, no po prostu jak się zmieniły te ceny nawozów, bo szybują w górę, ciągle te ceny nawozów, że tak powiem, podskakują. No i zaraz sobie tutaj przeliczymy mały taki, kurde, zrobimy przegląd tego, jak to teraz wygląda. Z jakichś takich mniejszych ilości jesteśmy w stanie zrobić w mniejszych ilościach w tej chwili ceny, jak dzwoniłem, bo już to wykreśliłem, nie w takim hurcie, tylko bardziej w detalu, 1200 zł. Teraz byśmy mogli taką cenę uzyskać za saletrę. Natomiast 990 to jest RSM 26 plus S w takich małych ilościach, typu, nie wiem, kosz, albo tam, nie wiem, że podjedziemy do firmy, zatankujemy się w moich okolicach, mówię, tym RSM 26 plus S, na przykład opryskiwaczem, nie? Gdzieś tam na firmę podjedziemy i nam go zaleją, pojedziemy to rozlać, no takie tam, tak mi się wydaje, nie? Że byłaby taka możliwość dogadania się tutaj, także w ten sposób to wygląda. To za 980, nie wiem, to chyba był siarczan magnezu jakiś, no także to już tutaj możemy wykreślić, a mówię, tam się, z tego, tak, no to będą ceny brutto na pewno, bo tutaj po prostu wziąłem jakąś netto i wiecie, no jak my, mówię, jesteśmy na ryczałcie, bo to teraz wszystko, wiecie, jest takie tam w tych netto podawane, a jak my na tym ryczałcie, to się człowiek, no zakręciłem się, po prostu najzwyczajniej w świecie, chciałem szybko, mówię, o kurde, taka cena, tu fajnie tego, i podliczyłem to źle. To by była chyba teraz cena Kizery, tu, jeżeli się nie mylę. I teraz tak, w tej chwili rzepak kosztuje 1950 netto ze starych zbiorów, ze starych zapasów. No to serce się trochę, ten, łezka wokół się kręci, nie? Bo jak plony były dobre, no to cena naprawdę fajna, 1950 netto. A 1750-1740 teraz możemy podpisać sobie przy zaolejeniu 40. procent, tak? Przy oleju 40 możemy sobie taką cenę uzyskać i podpisać na tegoroczne zbiory rzepaku. No ale nie wiemy, jak to jeszcze będzie, bo kolejne mrozy zapowiadają, nie wiemy, jaka to pokrywa śnieżna będzie, więc to jest ciągle tam takie ryzykowne. Ja na jednym polu, właśnie tam, gdzie to bezorkowo było siane po tym przężycie tam tej słomy, taka poducha z tej słomy się zrobiła, także te 5 hektarów jest pod takim trochę znakiem zapytania. Tam ta śmietka się wpakowała, więc zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wychodziło. No więc teraz w hurcie jesteśmy w stanie uzyskać, no to dzisiaj telefon był wykonywany, 1050 netto za saletrę w ilości całosamochodowej, czyli można powiedzieć w hurcie, no zależy, no kto tam jakie ma ilości, jak ktoś pewno będzie zamawiał te 5 samochodów czy coś, no to ta cena będzie inna. Ja tutaj też na szybko, kurde, i sobie przeliczyłem, że mi zostało 9000. No a tutaj wiadomo, rolnikowi się pocieszyć nie dacie, chwilę człowiek to kawę wypił, taki zadowolony, kurde. A tutaj się po prostu pomyliłem, no mówię, na te 23 to policzyłem, więc tutaj już jest korekta zrobiona, jest 1134 brutto przy ilości całosamochodowej. Straciłem dużo danych z tego komputera, ale to akurat było wydrukowane, także 2020, koniec czerwca, 907,20, a tu 6 ton trochę, było miesiąc później, tak, wyfakturowane, 945, no więc już przeliczmy do tego, bo tam, bo ja sobie potem poprzeliczałem, to jeszcze dokupiłem, no więc, no o co chodzi, no to chciałem powiedzieć właśnie o tym, jak kredytem obrotowym możemy sobie też dopomagać, radzić sobie. No więc 1134, 907, 227 na tonie razy 24 tony. Jeszcze zaraz to raz policzę, 5448. Momento, zaraz tutaj kalkulator odpalimy. Ile mówiłem? 1134, 134, 907, żeby tu pomyłki nie było. Ej, już kurde tu. 1134, 907. Tak, 227, no i razy 24 całosamochodowo. No kurde, 227, 22, będzie za szybko. 24, no.
5448, no to tam by były takie lepsze wakacje, no ale tutaj na wakacje też jest. No i teraz o co chodzi? Czyli mamy te 5448 zł. Ja mówię już taki przykład, no jeżeli byśmy uzyskali 50 tysięcy kredytu obrotowego na 5%, nie? Czyli razy 5 tych procentów, 0,05, to jest 2,5 tysiąca w ciągu roku byśmy zapłacili, jeżeli byśmy mieli, jeżeli byśmy dostali taką po prostu ofertę na kredyt, no jeżeli by było, no może tam 6 by było plus jakaś tam marża, no wiecie, w zależności od ilości tam kredytu, wiadomo, każdy ma inne kwoty kredytów, inaczej z bankami negocjuje, no ale o co chodzi? Biorąc pod uwagę, że mieliśmy te 24 tony tych nawozów po 907 zł to było kupione, nie? 907 zł. Kurde, no toż weź, no 24. Myszka coś nie łapie. 907 zł. 21,768, no czyli 22 tysiące, krótko mówiąc, nie? I razy załóżmy te 5%, jeżeli to by było, no to inwestujemy 1100 zł, a zyskujemy w tym roku, bo w tamtym roku to nic chyba nie zostało, albo to były takie grosze, że pewno nie pokryło to kosztów, nie pokryło to kosztów zainwestowania, albo ciężko było, bo no, trzeba by było sprawdzić jeszcze, jakie tam ceny były. Już nie będę tego liczył, bo mi się nie chce, idę jeszcze parę filmów zrzucić. No więc no 5448, tak, 5448 minus te tam koszt 1100. O. No tak, no i widzicie, no jeżeli ja jestem zawsze tego zdania, że wiecie, czasami się trafi tak, że jakieś takie awarie sprzętu wyjdą czy coś, czy wyjdzie jakaś ziemia do kupienia. I wydamy, że tak powiem, jakąś, nie wiem, czy odłożoną gotówkę. No a trafi się na przykład dobra cena czy na nawozy, czy na śrutę sojową. To jest teraz ciekawy temat, jeżeli śruta sojowa jest po 2500, 2700, abyśmy na przykład sobie kupili tej śruty sojowej wcześniej ton na przykład 25 albo 50 i teraz ta cena, różnica powiedzmy by wynosiła 1000, co nie, na tonie, no to jest proste liczenie. No i warto moim zdaniem ten kredyt obrotowy, nawet jeżeli z niego nie korzystamy albo płacimy za niego nie jakieś duże, jakby za same udostępnienie tego, jeżeli on nie jest wybierany, ale tylko jakby leży na naszym koncie, no to moje zdanie jest takie, chyba że mamy naprawdę ten duży zapas gotówki, no wiecie, to wszystko zależy od tego, jakie kto ma gospodarstwo. No to moim zdaniem i w moim przypadku, no to warto jest posiadać ten kredyt obrotowy. Chociaż w tamtym roku na przykład przestrzelone to trochę było, a w tym roku mamy ten rok trochę nienormalny, no bo są te... no jest ta pandemia i te wszystkie ceny takie są chore, nie? Co z takich ciekawostek, wcześniej tam jakieś lata temu kupiłem jakiś tam trochę lepszy telefon. No on kosztował ładne parę tysięcy generalnie, potem musiałem wymienić w nim wyświetlacz. To Sony jakiś był, że pękł wyświetlacz i nic nie działało, więc musiałem za ten wyświetlacz wtedy chyba za naprawę zapłacić 700, a nie tak dawno za samochód dostałem, który jeździł jeszcze i był sprawny 700, nie? No i teraz taki przykład jest tego, co ta pandemia zrobiła, że totalny jest brak w ogóle między innymi elektroniki, jakichś ekspresów do kawy, kart graficznych jest bardzo mało i tego typu spraw, więc teraz jakbym podliczył tego mojego kompa, którego składałem rok temu i bym go chciał złożyć teraz, czy tam nawet sprzedać w tej chwili, no to bym prawdopodobnie na nim zarobił, więc to jest w ogóle kurde kosmos jakiś, no bo na elektronice to zawsze były tak duże jakby straty, że no szok, nie? No i teraz to jasno pokazuje, nie? Że no moim zdaniem i dla mnie no warto jest jakby no mieć tego kapitału, mimo że nie zawsze jest on nawet potrzebny czy wykorzystywany, bo niektóre osoby na przykład no nie lubią kredytów, boją się kredytów. No wiadomo, wszystko zależy od tego, co już dużo razy mówiliśmy, na jakim poziomie finansowym jesteś, tak się bawisz, nie? No ale to tak samo, czy soja, czy no czasami się, zawsze są dwa uda, nie? Czy tam raz się uda, raz się nie uda.
A odnośnie tych tam cen net, to wiecie, to z tymi cenami to tam śmieszne. Za chwilę pójdziesz do restauracji, no, 50 gram, nie? To jaka cena tam ci powie 7 albo 10 złotych net, to dobrze, płatność kartą proszę postawić następną, wiesz, to tam się nie zastanawiasz dużo i tak się przestrzeliłem tu trochę z tymi tam VAT-ami, no bo nie wiem, mało kto pewno już teraz na ryczałtach, nie wiem, no ja akurat mi jest prościej na ryczałcie, ja dużo robię ze starych, że tak powiem, rzeczy, czy nawet ze złomu i sobie go tam trochę pogliglam, pospawam i na razie nie widzę potrzeby, żeby przechodzić na VAT. No i kolejnym tematem jest taki, że mi bardzo mocno chodzi po głowie ten RSM. Tu Majstra oglądałem też właśnie na tamtym filmiku. Case Puma, nie? I on właśnie mówił chyba, że 830 w tej chwili RSM, więc no jeżeli chcecie, to znaczy no jeżeli macie możliwość, to możemy się podzielić z tymi cenami. Tu moją widzieliście, no w czerwcu to było 907. Jak to u was w tej chwili kosztuje, żebyśmy mieli taki obraz tego, żebyśmy mieli teraz taki obraz tego, jak te nawozy kosztują. A jeżeli chodzi o ten RSM, no to no, samo tam wyładunek czy coś w te. No mi chodzi po głowie duży zbiornik, tak żeby jednak całosamochodowo to, że tak powiem, kupować. Powiedzcie, czy no chyba samo przemieszanie tego RSM-u, nawet jak on się trochę skrystalizuje, to nie jest to taki problem. U mnie tym problemem to było to, że ja to trzymałem 5 ton, miałem w tym roku, w tamtym sezonie, w 2020. I ja lałem, że tak powiem, z ładowacza czołowego do góry, więc gdzieś tam trochę ziarnek piasku, coś tam się potrafiło trafić, no to ciekawe. No, wleciało do tego opryskiwacza i na końcu już siteczka były trochę przypchane. No i co mnie zraża do tego RSM-u, to wyciąganie tego opryskiwacza, bo wiecie, ja tym glikolem go nie zalewam, tylko spuszczam całą wodę, węże sobie trochę rozkręcam. Trochę nie widzi mi się po prostu w zimę, ja tam wolę gdzieś tam na deskę sobie pojechać, nie, na snowboard, tam grańca sobie napić, szybko nawozy w kalesonkach wysiać i wracać do kurnika czy gdzieś tam, nie, a nie tam latać, opryskiwacz składać, potem no do garażu gdzieś, no wiecie jak jest, a tak nawozy pach pach i to naprawdę bardzo szybko idzie, ktoś tam przyczepą nawet dowiezie, czy tak jak teraz ten duży rozsiewacz jest, to naprawdę szybko idzie, no i co, no, na tą pierwszą dawkę to nie masz takich problemów z tym. Z reguły wczesną wiosną z wodą gorzej jest właśnie na tą drugą dawkę. No więc tutaj możemy się z tymi cenami podzielić. No i chyba tyle, no, na dziś. Idę jeszcze tam zrzucę parę filmów. Napiszcie, czy też korzystacie z kredytów obrotowych, jakie wasze zdanie na ten temat. I tyle. Trzymajcie się, cześć.